Od 24 stycznia 1945 roku Niemcy zacięcie bronili miasta przed Armią Czerwoną. Podczas tych 3 tygodni walk Piła mocno ucierpiała. Mówi się, że Piłę spalili Rosjanie po działaniach wojennych. Nie wiem, czy tak na pewno było. Działania były tutaj tak zacięte o miasto, artyleria Piłę ostrzeliwała, Katiusze. Także mimo tego miasto musiało być spalone już przez same działania wojenne. 50-tysięczna wówczas Piła była miastem twierdzą. Festung Schneidemil była bowiem strategicznym węzłem kolejowym w ówczesnych Niemczech. Schnella, schnella! Niemcy w latach 30. wybudowali tutaj pasmo umocnień, bunkrów. Armia niemiecka mogła dosyć długo i skutecznie się bronić przed oddziałami Armii Czerwonej, co zresztą właśnie, że tak powiem, Niemcy udowodnili. Broniąc się zaciekle, Rosjanie nie mniej zaciekle atakując, bo propaganda sowiecka podjudzała żołnierzy, że tu w pierwszym niemieckim mieście, jakie napotkali na drodze na zachód, mogą robić wszystko. Walki trwały do 13 lutego. Niemcy postanowili się 4 grupami przebić, wyjść z oblężonej Piły. No, niewielu się to udało, gdyż większość dostała się do niewoli wraz z dowódcą, pułkownikiem Remlingerem. Według szacunków historyków w walkach o Piłę zginęło 800 żołnierzy sowieckich, którzy swoje groby mają na cmentarzu w Leszkowie, oraz 400 żołnierzy niemieckich, którzy spoczęli na poznańskim Miłostowie. Druga wojna światowa była przełomowa, można powiedzieć, była najważniejszym wydarzeniem na świecie. Zmieniła w zasadzie wszystko. Od ustrojów po ludzi. Zabrała wiele istnień i uważam, że jest to po prostu ważne, aby to pamiętać i przypominać. Dlatego grupy rekonstrukcyjne przypominają o tej historii, zapraszając też Pilan do zwiedzania chociażby schronu na Placu Zwycięstwa. W schronach bojowych było to tak, że otwierało się drzwiczki, wyciągano cegły, a więc było to jakby zabezpieczenie, aby wróg nie mógł wejść z drugiej strony od zewnątrz. Wewnątrz zaprezentowano wystawę, na której znalazły się mundury, medale, a nawet list pochwalny dla sowieckiego żołnierza podpisany przez samego Stalina, a także pamiątki związane jakby z walkami i z tym, co żołnierze mieli na wyposażeniu, czyli broń, ekwipunek typu ładownice, manierki, kociołki do spożywania posiłków. Wszystko to robiło duże wrażenie, szczególnie na najmłodszych mieszkańcach miasta. Są karabiny, jest tam taki jeden film i ta bomba tutaj. Najbardziej mi się podoba ten cały bunkier, bo jest nawet głęboko pod ziemią i są strome schody i naprawdę to jest niezły bunkier. Także dziś delegacje władz miasta, przedstawicieli służb mundurowych oraz instytucji i szkół złożyły wiązanki pod pomnikiem powrotu Piły do macierzy.